Dobry, witam Państwa w programie Raport z Wojny. Dziś mamy 22 maja, 453 dzień wojny na Ukrainie. Zaczynamy od kierunku południowego, na którym doszło ubiegłym tygodniu do dwóch ukraińskich ataków na infrastrukturę kolejową pod Symferopolem i pod Dżankoj. W tym pierwszym przypadku doszło do wykolenia pociągu, zniszczenia kilku wagonów, czyli jak widać trwają uderzenia w infrastrukturę transportową, czyli w logistykę sił rosyjskich, które raz, że mogą się tutaj szykować do obrony na przesmykach między Półwyspem Krymskim a resztą Ukrainy albo dla sił, które tutaj utrzymują Zaporoże i obwód hersoński. Jeżeli chodzi o Obwód hersoński to tutaj przede wszystkim aktywnie byli Rosjanie, którzy dokonywali ciężkich ostrzałów artyleryjskich zarówno samego Hersonia, jak i okolicznych miejscowości. Szczególnie mocno bombardowany był Berysław w ubiegłym tygodniu, ale także w nocy z 16 na 17 maja spadły bomby na Mikołajew a 18 maja i w nocy z 21 na 22 maja Odessa. Ukraińska artyleria tymczasem była tutaj, na tym odcinku, bardzo oszczędna w swoich działaniach i ograniczyła się do sporadycznych ostrzałów. Zupełnie inaczej, także i w tym tygodniu było na Zaporożu, gdzie z kolei rosyjska artyleria dość słabo ostrzeliwała, Ukraińców i to tylko Zaplecze, Nikopol, Zaporoże i dalej e, między innymi Dnipro. Natomiast e, artyleria ukraińska uderzała i to nie tylko w strefie przyfrontowej, ale także na głębokim Zapleczu, czyli w cele w Mariupolu, Brdiańsku, Tokmaku. E, dochodziło też do ataków sabotażystów na e, rosyjskie cele. No i Widzimy, że to jest już kolejny tydzień takiej sytuacji, więc można się zastanawiać, czy tutaj ta oczekiwana ofensywa ukraińska z czasem nie ruszy. Na odcinku donieckim pod Wielką Nowosiłką i Wulchłedarem spokój, pod Marinką Rosjanie uderzali jednak bezskutecznie i miał miejsce słabe ataki rosyjskie w rejonie Awdijewki. Obecnie Rosjanie głównie ograniczają się jednak do bombardowań lotniczych tej miejscowości. Tutaj od północy Rosjanie próbowali e, jakichś uderzeń, jednak były to dość słabe przedsięwzięcia i one e, poskutkowały tylko niewielkimi zdobyczami pod Oby Obydwie strony były aktywne, jeśli chodzi o ostrzeliwanie swojego zaplecza w Donbasie. Ukraińcy ostrzeliwali rejon Doniecka. Osypne, natomiast Rosjanie ostrzeliwali Kramatorsk i Konstantyniwkę. Jeżeli chodzi o Bachmut, to w zasadzie ubiegły tydzień praktycznie zakończył walki o to miasto. Wojska rosyjskie i grupa Wagnera zajęły prawdopodobnie ostatnie już zabudowania, ostatnie bloki mieszkalne i 20 maja. Wagnorowcy po raz kolejny ogłosili zajęcie Bachmutu. Natomiast no teraz można powiedzieć, że rzeczywiście ostatecznie, im się to udało. Wojska ukraińskie natomiast nie zostały ani odcięte, ani osaczone, wycofały się po prostu na zachód, zgodnie z tym, co tutaj zawsze mówiliśmy i obecnie trzymają pozycję w chromowym i w iwaniwskim. Trudno tutaj mówić o jakiejś tragedii jakim miałoby być zdobycie tych ostatnich ruin Bachmutu, miasta 75 tysięcznego. Rosjanie praktycznie od sierpnia zdobyli tutaj tak naprawdę 15 kilometrów terenu oczywiście zabudowanego. Natomiast tak jak państwo pamiętają w ubiegłym tygodniu Ukraińcy uderzyli na skrzydłach i oswobodzili tereny zarówno na północ od Bachmutu jak i na południu. Teraz ataki były ponawiane, natomiast na północy prawdopodobnie bezskutecznie próbowano odcinać rosyjskie pozycje koło Orichowo-Wasyliwki, ale na południu w kierunku Kliś-Iszczewki wojska ukraińskie zajęły kolejne tereny. Jednym słowem, linia frontu w rejonie Bachmutu przestaje przypominać worek. Zaczyna być to linia frontu w miarę prosta z niewielkimi występami, a co za tym idzie mało dramatyczna z punktu widzenia obrońców, ponieważ no, nie są oni zagrożeni odcięciem. Oczywiście nie wiadomo, czy Rosjanie mają na jakieś odcinanie jeszcze potencjał, poza zdobyciem reszty miasta, po którym zresztą szef grupy Wagnera. Iewgeni Prigorży zapowiedział wycofanie się z tego miasta jego firmy. Wydaje się, że tutaj zapanuje kolejna pauza operacyjna rosyjska, tak samo jak to miało miejsce latem ubiegłego roku po zajęciu przez Rosję po bardzo krwawych stratach Sewierodoniecka i Nisiczańska. Tu Tutaj pamiętamy, Rosjanie byli nieaktywni przez wiele wiele miesięcy później w Donbasie, po tym no, o sukcesie jednak trzeba powiedzieć. Natomiast tutaj, po tym pyrusowym sukcesie, wydaje się, że pauza może być co najmniej podobnej długości. Ukraińcy tymczasem byli aktywni pod Siwierskiem w ubiegłym tygodniu, zajęli niewielki teren nieopodal Fedoriwki. Natomiast no, trudno tutaj mówić o jakimś wielkim uderzeniu. Rosjanie tymczasem tradycyjnie próbowali uderzać w kierunku Biłochorywki i tym razem także im się to nie udało. Na północ od rzeki Doniec trwają walki w lesie pod Kremienną. Yy, obydwie strony wykazują tutaj aktywność. Natomiast na północ od Swatowego aktywną stroną byli Rosjanie, jednak nie udało im się yy, uzyskać tutaj żadnych zdobyczy. Rosjanie ostrzeliwali Ponadto Kupiańsk, Dworiczną i próbowali uderzać nieopodal własnych granic, jednak także z niewielkim skutkiem. Rosjanie ostrzeliwali oprócz tego w ubiegłym tygodniu Charków i jego okolice. Nie pozostawali im dłużni Ukraińcy, którzy powiadali ogniem, ostrzeliwując Białogród i pogranicze obwodów Sumskiego i Czernichowskiego. Natomiast dziś, 22 maja, rozpoczęły się jakieś działania zaczepne ukraińskie w kierunku Białogrodu. Wojska, nie wiadomo czy ukraińskie, czy legionów międzynarodowych, miały tutaj przekroczyć granicę i ruszyć w kierunku Białogrodu, gdzie Rosjanie, zgodnie z pojawiającymi się informacjami, mają ten odcinek tutaj słabo zabezpieczony. Trudno powiedzieć, czy jest to dywersja, czy element jakiegoś większego planu wobec oczekiwanej ofensywy ukraińskiej. Natomiast no, są to z pewnością działania dość nieoczekiwane i odważne, biorąc pod uwagę, jak Rosja może zareagować na wejście nie na okupowane, ale na własne terytoria. Chociaż z drugiej strony Rosjanie oficjalnie uważają, Wszystkie podbite terytoria ukraińskie już też formalnie za własne, więc można powiedzieć, że co to za różnica. Oprócz tego Ukraina była ostrzeliwana w ubiegłym tygodniu dość silnie, niemal codziennie, przez rosyjskie drony i pociski, natomiast y, odnotowano bardzo y, wysoką skuteczność obrony powietrznej ukraińskiej. Na przykład 16 maja y, zestrzelono. 18 z 18 wystrzelonych rakiet w cele na terenie Ukrainy i spadały pociski S-400 Iskandery, Kalibry i Kinżały. a więc no pociski do tej pory szczególnie jeśli chodzi o Kinżała i Kalibr a więc pociski uważane, szczególnie Iskandery i Kinżały uważane za trudne do zestrzelenia Fakt zestrzenia 18 z 18 pocisków był pierwszą sytuacją, w której Ukraińcy zestrzeli 100% tego, co zostało wystrzelone przeciwko ich terytorium. Inne duże ostrzały to noc z 17 na 18 maja, gdzie Ukraińcy zestrzeli 29 z 30 wystrzelonych rakiet, i noc z 18 na 19, gdzie zestrzelono 19 z 20 Ośmiu pocisków. Natomiast 20 maja strącono 20 dronów szachit, czyli 100%, yy, które zostały odpalone przeciwko Ki yy, Kijowowi. Ukraińcy nie pozostają dłużni, tak jak wspominałem. Drony ukraińskie uderzają na cele w głębi Rosji. Rozbitego drona ukraińskiego znaleziono pod kaługą, czyli już dość blisko Moskwy, yy, także w Woronerzu. Dochodziło do uderzeń, ale głównie ukraińskie ataki ograniczają się do strefy przyfrontowej. Dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.